Masz świadomość swojego ciała. Teraz twój oddech porusza się na swoich własnych zasadach. Twój oddech jest naturalny i niewymuszony. Jesteś tutaj. Po prostu jesteś tutaj. Nie robisz nic. Nie planujesz czegoś zrobić albo wycofać się z jakiegoś działania. Tylko prosta wiedza. Jestem tutaj. Tu i teraz. Teraz jest. Zmysły są otwarte, działają samoczynnie, bez twojej intencji lub asysty. Nie zajmujesz się tym, co nadejdzie. Po prostu jesteś tu. Jesteś bez czekania, bez oczekiwań. Nie angażujesz się w żadne pomysły albo poczucie czasu. Cokolwiek jest przeszłe, to już odeszło. Cokolwiek może być nazywane przyszłością, to jest tylko wyobrażone. Liczy się tylko tu, i teraz. To teraz jest tak świeże. Nie może być dziejów teraz. To nie czas. Co możemy zjawiskowo postrzegać, pojawia się i znika. Przychodzi i odchodzi. Nie ma do czego dążyć, nie ma czego naśladować. Spontanicznie wiesz, że jesteś. Jest w tym poczucie pełni. Nie stajesz się żadnym stadium, po prostu jesteś. Poczuj odczucie bycia, uczucie ja jestem. Nie dodawaj do tego żadnej fabuły. Jedynie poczucie istnienia. Nie ma żadnego obrazu. Ty jesteś poczuciem istnienia, jednak w oddzieleniu od tego poczucia.
Masz również świadomość tego wszystkiego, co przychodzi i odchodzi. Zauważ, że obserwacja tego, co przychodzi i odchodzi, wydarza się w przestrzeni. Ta przestrzeń nie przychodzi ani nie odchodzi. Ona po prostu jest tu. Twój oddech porusza się w tej przestrzeni bycia. Zmysły działają w tej przestrzeni bycia. Gdy zauważasz swoje ciało, nie możesz być tylko ciałem. Ciało jest widziane. Gdy obserwujesz zmysły, jesteś poza zmysłami. Obserwując myśli, jesteś poza myślami. Obserwując umysł, jesteś poza umysłem. Obserwując doświadczenie, jesteś poza doświadczeniem. Obserwując zmianę, w sobie jesteś niezmiennością. Pamiętaj, że nie czekasz. Nie przyjdzie nic, co może dać ci cokolwiek więcej, niż już jesteś. Nie masz kieszeni, nie masz też żadnego magazynu. Czy możliwe jest, że to po prostu śnisz? Wyobrażasz to sobie. A może to po prostu zauważasz? Ciało jest tutaj. Możesz patrzeć na to ciało albo z dala od niego. To nie jest istotne dla uważności, którą jesteś. Nie jesteś rozmiarem swojego ciała ani jego kształtem. Jednak poprzez to ciało masz poczucie bycia tutaj, z palcami i ramionami. Poczucie innych i własnego ja może przyjść. Może przyjść poczucie stawania się małą częścią rozległego świata. Jako osoba jesteś wewnątrz tego ciała. Jako świadomość, to ciało jest w tobie. Zawsze tak było. Jeśli w ciele pojawia się jakiekolwiek napięcie, ono jest również wrażeniem zmysłowym. Uświadom to sobie. To nie ty. To wrażenie powstające w ciele, które możesz nazwać swoim. Te wrażenia przychodzą i odchodzą, tak jak wszystkie postrzegane rzeczy. Płyń
w swoim naturalnym rytmie. Nie ma potrzeby walczyć ze swoim umysłem. Po prostu pozostań jako jaźń, tak jak jesteś teraz. Wszystko pozwala na naturalny rozwój życia. Uświadom to sobie. Nie jesteś w oddzieleniu od życia. Jesteś samym życiem. Teraz nie koncentrujesz się na obiektach, ale odpoczywasz w swoim własnym bezruchu. Odpoczywasz w swoim własnym źródle, w swojej własnej jaźni. Patrz w taki sposób, żeby móc potwierdzić. Jeszcze raz. Nie ma czym się stawać. Nie ma teraz niczego do zmiany albo naprawy. Nie ma nic do zatrzymania albo odrzucenia. Nie ma lepszego miejsca do bycia. Nie ma żadnej jaźni, by się nią stać lub przestać nią być. Gdy to wiesz, twoja radość jest pełna. Po prostu jesteś tutaj. To poczucie bycia tu nie jest związane z lokalizacją geograficzną. To po prostu oznacza, że jesteś tu, wewnątrz siebie. Jesteś istotą niepodzieloną, pełną, kompletną, szczęśliwą. Nie potrzebujesz żadnych opowieści o zwycięstwach lub porażkach. Nie potrzebujesz żadnych skojarzeń. Potwierdź się w swojej kompletności. Tylko w ten sposób możesz cieszyć się światem bez poczucia strachu. Tutaj nie jesteś ani ofiarą,
ani zwycięzcą. Jesteś czystą świadomością. Nie ma potrzeby ustalania tego z Twoim umysłem, ani szukania jego zgody. Przyzwyczajaj się do bycia pustką w kontekście pomysłów. Jesteś po prostu tutaj. Niech usłyszana właśnie wiedza kiełkuje w Twoim sercu i zapewni Ci prawdziwe i słodkie owoce. O.